Witam, ja jestem Marlos TV. Dziś moim gościem jest Kubuś Puchatek, brawo! Porozmawiamy dziś, jaką Kubuś Puchatek ma płeć. Dzień dobry, Puchatku. Witam! Puchatku, wiesz dlaczego duże dzieci cię nie lubią? Nie jestem pewien. Otóż, oskarżają cię, że chodzisz bez spodni, propagujesz gender i nie posiadasz narządów płciowych, misiu. Rzeczywiście, wszystko mi ciągle ginie. To znaczy, że wcześniej miałeś narząd? Przed chwilą tutaj był. Poważnie? On stał dokładnie tutaj. Dobrze, a czy jeszcze coś tam miałeś? Oczywiście, to mi właśnie przypominały te orzechy. Może już bez szczegółów. Okej, powiedz lepiej, co sądzisz na temat ludzi, co chcą usunąć twój kanał z telewizji. Jasne, że to wszystkich denerwuje. Gniewają się i mają rację. Ale to nie jesteś na nich zły? Że wolą misia Uszatko? O, w żadnym wypadku. To bardzo fajnie z twojej strony. Bardzo dojrzałe to, wiesz? Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w szukaniu przyrodzenia, bo chcesz je znaleźć, co nie? Pewnie, że nie, skoro ja jestem miękki. Ale Puchatku, są na to sposoby. Lekarstwa, wiesz? Ale co robi, żeby się unosić? Zdjęcie Dody. O, zobacz, mam tutaj. Pomogło? Tylko troszkę, małe co nieco. Okej, to już jest koniec przygód Kubusia Puchatka. Z góry chcę powiedzieć, że wszystkie moje serie, co miałem, z góry je anuluję. Żadnej serii już nie prowadzę. Jak teraz zacznę prowadzić, mam już w planach fajną serię, ale jej nie... inaczej, ale ją skończę. Też serie, jakie tam miałem, co zacząłem, a nie skończyłem, anuluję je. I one już nie istnieją, możecie sobie to pooglądać na kanale, ale ich nie kontynuuję. Zaczynam nowe serie, jeszcze mam w planach dopiero jedną. Zobaczę, co z tego będzie, a jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, co bym mógł nagrywać. Więc to by było na tyle ogłoszeń i cześć!